Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Raport z dnia 9 mojego samotnego pielgrzymowania. Myślę, że pielgrzymi, pielgrzymki gorzowskie i zielonogórskie powinni kojarzyć to miejsce. Jestem w Dankowie, żeby zrealizować swój 10-dniowy plan przejścia tej całej trasy. Dzisiaj musiałem zrobić lekko ponad 50 km. Na szczęście udało się, ale no zmęczenie jest ogromne. Mimo że gdzieś dzisiaj wiaterek wiał, taki fajny, chłodny, to jednak słońce dawało bardzo mocno, ale na szczęście udało się. Jak to się mówi, nie tylko kto rano wstaje, tak krótko śpi, ale kto rano wstaje, tym Pan Bóg daje. I dzięki porannemu wstawaniu udało mi się przejść całość tej trasy, którą zaplanowałem sobie. Teraz na nocleg, kąpiel, coś zjem. Jutro znowu zostało około 30 km na Jasną Górę, więc myślę, że po południu pierwsza, druga, trzecia, czwarta uda mi się wejść na Jasną Górę, by tam oddać cześć naszej Mateczce i osobiście przedstawić wasze intencje, które złożyliście mi, abym zaniósł przed stron Czarnej Madonny. Z Panem Bogiem, do zobaczenia jutro, dobranoc.